Poproszę tutaj na scenę do mnie druha Tomka Kordeusza. A z jakiego powodu? To, że możemy tutaj być, to, że tak wspaniale współpracujemy, to wielka zasługa zarówno Tomasza, jak i jego pracowników ze Starachowickiego Centrum Kultury. No, od tego jesteśmy. Cieszę się, ale pozwolicie, że w swój subtelny, harcerski sposób za to podziękujemy. Szykujemy się z tym już od października, bo ta decyzja kapituły odznaczeń zapadła w październiku, gdzie zostaliście uhonorowani odznaką za zasługi dla chówca Starachowice. Bardzo cię proszę, Tomku, żebyś przyjął to wyróżnienie od nas, dla was wszystkich, za to wszystko, co robicie dla kultury i dla nas. I mam nadzieję, że tak będzie do końca świata. Jeszcze jeden dzień dłużej oczywiście, bo jesteśmy naprawdę wszyscy w Starachowickim Centrum Kultury bardzo szczęśliwi, że możemy z wami współpracować, że możemy tworzyć nowy festiwal, że z roku na rok jest coraz lepszy i że w tej naszej codziennej pracy stanowimy takie piękne partnerstwo w dobrym działaniu na rzecz naszych mieszkańców i nie tylko, na rzecz młodzieży i na rzecz wszystkich tych, którym kultura jest bliska. Dziękuję ci, Małgosiu, serdecznie. I cieszę się, że się pojawiłem z przodu również. No to wielkie zobowiązanie. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo, brawo, bravissimo. Głośno, Tomasz bo warto. Kordeusz.